Tak wygląda Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. O każdy metr ziemi nadal trwają tam ciężkie walki. Choć Rosjanie ogłosili całkowite zajęcie miasta, Kijów natychmiast zdementował te doniesienia, informując, że siły ukraińskie cały czas kontrolują południowo-zachodnią część miasta. 3 osoby, w tym 5-letni chłopiec, zginęły wskutek ostrzału wsi Zeleniwka w obwodzie chersońskim. Rosjanie zaatakowali ulicę, gdy ludzie szli do sklepu. Kijów i inne ukraińskie miasta znów były celami rosyjskich ataków rakietowych. Wybuchy słyszano także w obwodach lwowskim i rówieńskim na zachodzie kraju. Wszystkie pociski zostały zestrzelone. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wziął udział w szczycie państw grupy G7 w japońskiej Hiroshimie. Spotkał się m.in. z prezydentem Joe Bidenem. Amerykański przywódca ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 375 milionów dolarów. Obejmie on pociski artyleryjskie, pojazdy opancerzone oraz broń przeciwpancerną. Świat nas słyszy. Chcemy tylko ochrony i gwarancji bezpieczeństwa, zwrotu wszystkich naszych terytoriów i wszystkich naszych ludzi, sprawiedliwości i pokoju. Wspólnie zwiększamy ukraiński potencjał wojskowy. Wraca też temat myśliwców F-16 dla Ukrainy. Jest zgoda Stanów Zjednoczonych, a premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zainicjował powstanie międzynarodowej koalicji, której celem będzie zakup tych samolotów bojowych. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska jest gotowa wspierać szkolenia ukraińskich pilotów. My mamy relatywnie bardzo niewielką liczbę samolotów F-16. Jesteśmy gotowi wspierać proces szkolenia ukraińskich pilotów. O tym rozmawiałem z panem premierem, ministrem obrony narodowej już jakiś czas temu, że jesteśmy gotowi się do tego włączyć. Polska jest w pierwszej trójce krajów po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które pomagają Ukrainie. Warszawa przekazała Kijowowi już ponad 300 czołgów oraz kilkanaście samolotów MiG-29, a także inny sprzęt wojskowy. Pomoc z Polski dla walczącej Ukrainy to prawie 3 miliardy dolarów.